Mateusz Maranowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, kibic warszawskiej Legii i Manchesteru City. W wolnych chwilach pisze piosenki, przede wszystkim jednak mąż Karoliny i ojciec Ludwika i Juliana. Ten drugi zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, co jest jego supermocą, jak twierdzi jego tata. Mateusz, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj zobaczyć. Nareszcie. No i tak naprawdę ta historia poznania też z Tobą, mam wrażenie, że jest taka totalnie nieprzypadkowa. Bóg działa w bardzo ciekawy sposób w naszych życiach, więc... Poznaliśmy się właściwie mając po 20 parę lat, ale okazało się, że się nie poznaliśmy wtedy, tylko znacznie, znacznie wcześniej, bo... Historia naszych rodziców też gdzieś tam już nas po drodze sparowała. No właśnie, no to jak już jesteśmy przy tych początkach, dzieciństwie, to powiedz, jak to się stało, że jesteś osobą wierzącą? Po pierwsze, nie wiem, czy jestem osobą wierzącą. To jest ciągłe zmaganie się z tą materią. Ja jestem osobą cały czas A próbującą wierzyć, albo B próbującą nie wierzyć. O tym zaraz trochę więcej, ale koniec końców jestem dziś związany z Kościołem katolickim przez to, że moi rodzice od zawsze dziecka prowadzali mnie do kościoła. Więc A przyjąłem całą tradycję, ale pytanie, czy przyjąłem wiarę. A przyjąłeś? No to nie umiem tak łatwo odpowiedzieć, bo jakby ja nie wchodzę w tytuł tego programu tak łatwo, bo nie jestem osobą nawróconą. Ja jestem ciągle nawracającą się osobą. To wiele osób tutaj w programie też mówi, że nawracanie to jest właśnie proces. To nie jest tak, że mamy jeden punkt w życiu i koniec, jakby reszta już jest i proces łatwa. I po prostu pewna taka pętla, że jakby my do tego punktu ciągle wracamy. To jest piękne, że wracamy do tego momentu, jeżeli to się udaje, że nie wypadamy z tego koła, bo to jest najważniejsze. Dopóki walczymy, to żyjemy. Mam wrażenie, że dzisiaj dużo ludzi po prostu nie żyje. To są po prostu chodzące żywe trupy. A my dzięki temu, że się nawracamy, to po prostu napędzamy trochę swoje życie. To jest nasz tlen dla naszej duszy. Ale wracając do początków, to rzeczywiście tą wiarę zaszczepili moi rodzice, którzy mnie prowadzali do kościoła i za to jestem im bardzo wdzięczny. Chociaż bardzo często próbuję uciekać od wiary, od kościoła, bo wydaje mi się po prostu życie prostsze bez Boga, chociaż koniec końców, jak bardzo często to jest mylna odpowiedź i błędna. To znaczy, to jest tak, człowiek dając się namówić przez taką medialną otoczkę, że oto Kościół jest B, że jest jakimś najgorszym złem na świecie, chociaż też się zdarzają jakieś różne nadużycia w tej instytucji i to wcale nie małe, to koniec końców życie z samym Bogiem, który działa właśnie przez Kościół, jest życiem prostszym, jest łatwiejszym, jest lżejszym. Jak człowiek zrzuca z siebie grzechy, całe zło, które w sobie gdzieś tam generuje, a taka jest natura ludzka, no to jest po prostu życie prostsze, lżejsze. Na czym w takim razie polegałoby to prostsze życie z Bogiem? Znaczy, prostsze życie z Bogiem jest to takie, że tak naprawdę właśnie dzięki spowiedzi, dzięki spotkaniu z Panem Bogiem w konfesjonale, człowiek po prostu jest lżejszy. Chociaż wiem, że ciężko teraz mówić o byciu lżejszym, kiedy się waży tyle, co ja. Ale staram się to zrzucić, umówmy się. Ale to chodzi oczywiście o kwestie duchowe. To naprawdę jest najlepszy gabinet psychologiczny, jaki wynaleziono, czyli konfesjonał. Ludzie bardzo często, wiesz, traktują konfesjonał w kategorii: dobra, jesteśmy od święta, raz, drugi, dziesiąty, jakoś tam byle szybciej, byle to zrzucić siebie i tak dalej. I do księdza, który nie zadaje za dużo pytań. I w ogóle do księdza, którego się nie zna też bardzo często, byle tutaj najbliżej. Najlepiej spowiednika znaleźć sobie stałego, który nas wysłucha, albo może czasem zmienić spowiednika, bo to niektórzy mają jakiegoś takiego, przyzwyczajeni są do jakiegoś jednego księdza. Może czegoś poszukać. Znaczy, zawsze uważam, że wiara jest czymś, jest poszukiwaniem, jest wychodzeniem z takiej strefy komfortu i szukaniem czegoś prostszego. I to jest powrót do tego, co na początku mówiłem. Ja bardzo często uciekam od Boga, będąc w swojej strefie komfortu, znaczy, bo takie życie jest prostsze. Znaczy, tylko że strefa komfortu bardzo często generuje mnóstwo grzechów, mnóstwo ciężarów, a Pan Bóg chyba nie lubi takich osób, które zasiedzą się. Spójrzmy na papieża Jana Pawła II. No, to nie jest człowiek, który sobie usiadł na tronie i sobie siedział, tylko ruszał, gdzieś wychodził cały czas i to jeździł w miejsca, które były trudnymi miejscami politycznymi, społecznymi, z poważnymi problemami.
A my musimy szukać, jakby wyruszać na spotkanie z bardzo trudnymi historiami, które każdy z nas ma w swoim życiu. No właśnie, no bo ciebie Bóg też z tej strefy komfortu bardzo dramatycznie nawet można powiedzieć, że wyciągnął. Tak, na pewno mówisz o moim dziecku pierwszym i nie dlatego, że to dziecko, tylko dlatego, że mój syn urodził się w 23 tygodniu ciąży. Miał bardzo małe szanse na przeżycie, bo ważył ledwo ponad 700 gram. Co i tak jest dużo jak na ten czas, ale fakt jest taki, że wcześniactwo spowodowało mnóstwo wylewów, mnóstwo innych chorób, które tak naprawdę nie dawały mu zbyt dużo szans na przeżycie. I ja miałem takie poczucie wtedy, kiedy się urodził mój syn, że Boga nie ma. Że to wszystko, co ja do tej pory, te wszystkie modlitwy, to było tylko do jakiejś ściany, do obrazu, rozmowy, które są dęte i nic nie warte. I ja właśnie to powiedziałem Bogu, jak poszedłem, nazwałem to taką rozmową ostatniej szansy. Poszedłem do kościoła, wykrzyczałem to z siebie, właśnie to, co teraz powiedziałem, czy ja gadam do ściany, czy ja gadam tylko do jakiejś figury, która jest kompletnie martwa, czy ja rozmawiam z Bogiem. Czy ja rozmawiam z człowiekiem, który rzeczywiście ma ten rząd dusz, mówiąc językiem Mickiewicza. Powiedziałem mu, że jeżeli on tego nie załatwi, to ja jakby rezygnuję, ja ten kontrakt zrywam. Ja już się wypisuję, ja nie będę się w tym uczestniczył, bo to jest takie cierpienie, z którym rodzic nie jest sobie w stanie poradzić. No i ja wtedy usłyszałem taki głos wewnętrzny, który mówi mi, wreszcie mam z kim pogadać. Że ja wreszcie rozmawiam nie z automatem, który wypowiada modlitwy, tylko z człowiekiem, ze swoimi emocjami, ze swoimi problemami. Mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że my przyjmujemy pewną tradycję, modlimy się, a tymczasem mówimy, że śpiewamy w kościele, że Pan Bóg jest wielki, piękny, ale gdzieś mamy jakiś problem, z którym w ogóle się nie dzielimy, tak? A tak tymczasem Pan Bóg nie oczekuje od nas tych właśnie pięknych śpiewów, przynajmniej z mojej perspektywy, tylko on oczekuje, żebyśmy wykrzyczeli swoje wszystkie problemy, ból. I on to wszystko weźmie. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale warto mu zaufać. Ja wtedy poszedłem tą drogą, że mówię, okej, jeżeli ty się ujawniasz, pokazujesz się wreszcie, nie jesteś ścianą, to ja ci ufam. I dzisiaj mój syn jeździ na wózku. Nie pojawił się taki jednoznaczny cud, bo rzeczywiście cud, że on przeżył, to jest cud, bo dzisiaj lekarze nie potrafią w medyczny sposób wyjaśnić, dlaczego on żyje po tych wszystkich przejściach na początku porodu. Ale on dzisiaj jest niepełnosprawny. Można by było powiedzieć, no to jak ten Bóg działa? Dlaczego ten cud jest taki niepełny? Bo przecież on powinien być zdrowy, biegać, teraz grać w piłkę, a tymczasem jest przykuty do wózka. To nie będzie nigdy już samodzielny. Będzie całe życie z nami. No więc od razu się pojawia takie pytanie, gdzie ten cud taki jest prawdziwy, tak? No ale ja mówię, że ten cud jest, bo tyle, ile dobra wygenerował mój syn, ile dobrych momentów w moim życiu się pojawiło. No tak, no bo jednak było wtedy dużo grup modlitewnych, którzy modlili się za zdrowie, za życie w ogóle Julka. Też ja z moją rodziną uczestniczyliśmy w tych modlitwach. Za to dziękuję. I wiem, że nie byliśmy jedyni, no bo jednak tak jak gdzieś wspominałeś, to było pewnie pół Polski się modliło w pewnym momencie. Pół Polski, pół świata bym nawet powiedział, bo i w Stanach Zjednoczonych grupy modlitewne, w Mołdawii, tak wymieniam, kto się do mnie odzywał wtedy. I to po prostu było, to była jak wielka akcja jakaś taka charytatywna, chociaż ona miała charakter czysto modlitewny. Ludzie po prostu pisali z każdego zakątka świata, że się modlą za mojego syna, bo to było coś niesamowitego. Nawet miałem taką historię, że jeden alkoholik z Krakowa do mnie napisał, bo to Twitter, Facebook był poinformowany, że proszę o modlitwę. Napisał do mnie alkoholik z Krakowa, że on będzie się modlił i przestaje pić, jeżeli on rzeczywiście przeżyje, to on nie będzie pił. Dzisiaj mamy kontakt ze sobą, rzeczywiście jest osobą trzeźwą, zmagającą się z różnymi cały czas demonami, ale przynajmniej nie z alkoholizmem, przynajmniej póki co. Czyli nie jeden cud, tylko nawet dwa. Nawet setki bym powiedział, bo mam wrażenie, że my często oczekujemy od Boga cudów właśnie w postaci nadprzyrodzonej mocy, co oczywiście zdarzyło mi się w życiu i mam to ogromne szczęście. Ale mam wrażenie, że cudem jest to, że ludzie przy podziałach społecznych, przy różnych różnicach potrafią powiedzieć, jestem z tobą i powiedzieć dobre słowa. To są takie malutkie cuda, które się czynią w naszym życiu, ale to są cuda. Ja wierzę w coś takiego, że ludzie, którzy nie mają ze mną, na przykład z Kościołem nic wspólnego, są antyklerykałami, a są antykościelni, mówią mi,
Mateusz, ja się nie potrafię modlić, ale życzę Ci dużo dobra. I niech to dobro się generuje cały czas. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to ja z kolei wierzę, że tam w tych dobrych uczynkach gdzieś tam Bóg funkcjonuje. I On gdzieś zaowocuje, na inny sposób zadziała w czyimś życiu i wierzę, że gdzieś tam doprowadzi te osoby, które może nie wierzą, do tego, że powrócą. Tak jak ja powracam non-stop. Ale w tym momencie trudnym, takim najciemniejszym by się powiedziało, nie jest łatwo po prostu powiedzieć, Boże, działaj, ufam Tobie. Nie, nie jest. I wiem, że mnóstwo osób nie dało rady i uznało to za fanaberię, za wróżbiarstwo, za jakieś siły magiczne, w które nie ma sensu wierzyć. I z jednej strony im się też nie dziwię, bo człowiek jest w takiej ciężkiej rozpaczy, że działa na oślep kompletnie, tak? Ale mam też poczucie, że ci, którzy jednak poszli, którzy modlili się i jednak poszli tą drogą zaufania, to nigdy się nie zawiedli. Niezależnie od tego, jak to się skończyło, bo są osoby, które modliły się razem ze mną na oddziale neonatologii i ich dzieci zmarły. Ale koniec końców potem pisały mi i powiedziały, ale warto było, bo to dało może jakieś inne życie, to dało nam spokój, to dało nam trochę, odrobinę taką, odrobinę nieba w tej całej dramatycznej sytuacji. A każdy z nas przeżyje jakąś dramatyczną sytuację i każdy z nas musi być na to w jakikolwiek sposób gotowy. Ja kompletnie nie byłem przygotowany, ale mam poczucie, przynajmniej z tej perspektywy, że ten plan jest gdzieś na górze. Znaczy, tam cała akcja ratownicza na górze jest i ona funkcjonuje. Tylko po prostu dać sobie, że tak powiem, szansę, żeby tę akcję ratowniczą, którą uruchomić. Przygotowali na górze, uruchomić. Tak? Ona jest przygotowana, ona jest tam na górze i mimo, że my myślimy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, no bo wyobraźmy sobie moją sytuację. Dziecko umiera, nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby je ratować, no bo nie mam, mogę tylko zaufać lekarzom. Co ja mogę zrobić? Nic. No i okazuje się, że nieprawda, że mam jeszcze modlitwę, że mam jeszcze Boga, który ma dla mnie całą akcję, dla mnie, dla mojej rodziny, akcję ratunkową. Tylko trzeba po prostu to wziąć i skorzystać. I mimo, że patrząc na cały przebieg biblijny, no, kiedy uczniowie tonęli i mówią, Jezu ratuj, Jezus wchodzi, On działa, On nie zastanawia się. On ma zawsze plan ratunkowy, spokojnie. Czy w tamtym momencie miałeś jakąś taką szczególną modlitwę, która była właśnie taką ręką Boga skierowaną do Ciebie? Może jakaś osoba szczególna pomogła Ci wtedy? Nowenna pompejańska to jest to, co wtedy najbardziej mi pomogło, bo różaniec jest pewnym rodzajem mantry, pewnym rodzajem powtarzalności i wprowadza człowieka w taki stan uspokojenia. To jest coś niesamowitego, a powtarzana 4 razy dziennie już jest w ogóle niesamowitą mocą, już z czystego punktu widzenia psychologicznego. Bo już o duchowym to mogę mówić całe godziny. Ale to naprawdę, ta nowenna naprawdę czyni cuda. I to nie takie czasami nadprzyrodzone, jak w moim przypadku, ale przede wszystkim daje odpowiedzi na wiele pytań, które się rodzą cały czas w bardzo dramatycznych sytuacjach. Co, jakby to pytanie, w którym my stajemy na rozdrożu jakimś, to gdzie zastanawiamy się, co dalej z naszym życiem, to naprawdę ta nowenna odpowiada na pytania w bardzo różny sposób. Daje narzędzia do tego, żebyśmy potrafili podejmować dobre decyzje. I o to się módlmy, żebyśmy te dobre decyzje podejmowali. A jak Tobie dała odpowiedź? Możemy o tej stronie duchowej też nowenny pompejańskiej w takim razie powiedzieć. Wiesz co, mam takie poczucie, że odpowiedzią na moją sytuację było to, że mój syn przeżył, ale dzisiaj jest niepełnosprawny i, tak jak powiedziałem, generuje bardzo dużo dobra. Ja nie wiedziałem, co w tamtej sytuacji czynić. Jedyna odpowiedź, jaką ja usłyszałem, to jest zaufaj. Po prostu nie zadawaj następnych pytań. Nie generuj w swoim życiu kolejnych pytań, tylko zaufaj. W historii świętych najczęściej Pan Bóg przychodzi do bardzo prostych ludzi, którzy nie generują w swoim życiu pytań pod tytułem skąd się wziął wszechświat i na czym polega fizyka kwantowa, tylko po prostu chcą kochać. I tego Bóg od nas oczekuje, tak? On chce bezwzględnej miłości. Więc
Tak jak żona oczekuje od męża bezwzględnego zaufania i z wzajemnością, to mam wrażenie, że Pan Bóg dał właśnie tę cechę, ma tę cechę kobiecą pod tytułem spokojnie, nie zadawaj żadnych pytań. Po prostu kochaj mnie i będzie okej. No i wydaje mi się, że to była odpowiedź na takie pytanie. Kiedy ja zadaję kolejne pytania, to one się tak po prostu mnożą w takiej dramatycznej sytuacji, to easy peasy, wszystko będzie okej. A w tym momencie życia, kiedy już jest tak trochę jednak spokojniej, czy Nowenna Pompejańska jest taką pierwszą rzeczą, po którą sięgasz? Nie. Czyli na ten najtrudniejszy mam wrażenie, że to jest tak, że to jest takie narzędzie do sytuacji wyjątkowo dramatycznych. Raczej sięgam po Pismo Święte. To jest chyba taka najprostsza metoda. Ostatnio miałem taką dość ciekawą historię, że zastanawiałem się nad różnymi takimi filozoficznymi kwestiami dotyczącymi właśnie wiary. I akurat zupełnie przypadkowo przechodziłem obok katolickiej księgarni i wchodzę. No nie ma przypadków. Nie ma przypadków. To akurat takie pytania się rodzą właśnie wtedy, przy katolickiej księgarni, prawda? Myślałem sobie, muszę sobie kupić Pismo Święte, bo nie mam. Takie małe podręczne, żebym miał przy sobie zawsze, w każdym momencie życia. Proszę sobie wyobrazić, że siostra zakonna, która sprzedawała mi, powiedziała, patrzyłam na to Pismo Święte, zastanawiam się, do kogo ono trafi. No i pomyśleć, że trafiło do mnie. Sięgam, po prostu sięgam po żywy tekst życia. Czy umiałbyś doradzić coś komuś, kto być może ogląda nasz program, naszą rozmowę, kto jest w takim momencie, z którego właściwie nie widzi wyjścia? Ty przez ten taki najmroczniejszy moment przeszedłeś właśnie z tą Bożą opieką, mimo nawet jakichś zwątpień. Być może ktoś po tej drugiej stronie ekranu też jest teraz w czymś takim. Takie bezwzględne zaufanie. To znaczy, to się wydaje kompletnym szaleństwem, ale znowu sięgam do Biblii, jak sobie myślę, że jakby przyszedł mi jakiś facet i powiedział, a ja bym był rybakiem i powiedziałby mi, rzuć wszystko, a ja ci będziesz łowił ludzi, to ja bym powiedział, no szaleństwo. A jednak coś pchało Piotra do tego, żeby rzucił to wszystko i poszedł za Chrystusem. Co więcej, zbudował Chrystus na tak niedoskonałej postaci jak Piotr cały swój Kościół, więc sobie myślę, że jedyne co mogę doradzić, to po prostu rzuć to wszystko, zostaw to wszystko, wyłącz się, wycisz się i zaufaj. Jakby to jest jedyna moja rada i chociaż to się wydaje kompletnym szaleństwem w tej sytuacji, bo tak jak ja powiedziałem, dla mnie to też było szalone, kiedy ja siedziałem po prostu w kościele i myślałem sobie, że modlę się do figury, bo w takich dramatycznych sytuacjach to jest takie bardzo naturalne. To nie jest nic złego, ale wykrzycz z siebie cały swój ból, a potem się uspokój. Ale wykrzycz to, wyrzuć z siebie, pójdź z Bogiem na noże, na totalną walkę. I wtedy on się odezwie. Niech się odzywa jak najczęściej. Słuchajmy jego głosu. Mateusz, bardzo się dziękuję za spotkanie, dzięki za rozmowę, za to, że byłeś tutaj dzisiaj dzięki z nami.